Cześć, witam Cię serdecznie z tej strony Beata i kanał 3 Kroki do Przodu. Dzisiaj pokażę Wam w takim krótkim filmie, słuchajcie, jak tworzę budżet na miesiąc kwiecień. To, co tutaj widzicie, to jest mój budżet na marzec, i dokładnie na takiej samej zasadzie stworzę mój budżet na kwiecień. W tej chwili znam już nasze dochody, dlatego że czekałam na pensję męża. Wiedziałam, że od tego miesiąca ma mieć podwyżkę, więc wolałam po prostu poczekać z tym moim budżetem do momentu, aż te pieniądze wpłyną na konto, dlatego, że też nie mamy takich bardzo pilnych wydatków pierwszego czy drugiego dnia miesiąca, więc mogę sobie pozwolić, żeby ten budżet zrobić troszeczkę później. I zobaczcie, to jest mój budżet na marzec i dokładnie na takiej samej zasadzie stworzę mój budżet na. Kwiecień. Tutaj zobaczcie, mam już czystą kartkę, którą dokładnie za chwilę wypełnię w taki sam sposób, jak tutaj. Oczywiście będzie się różniła yy, ta tabelka, natomiast całą resztę po prostu sobie przepisuję. Okej, okay, słuchajcie, wszystko mam już teraz wypełnione. Przeniosłam te tabelki dokładnie w to samo miejsce. Zobaczcie, co się zmieniło. Generalnie tutaj nie zmienia się wiele rzeczy. W tym miesiącu muszę, mam takie trzy ostatnie rubryki. To są takie rubryki zmienne, czyli w każdym miesiącu płacę tak naprawdę coś innego. W tym miesiącu muszę tutaj 50 euro zapłacić, w tamtym płaciłam tutaj 70, tych pozostałych nie muszę. Zobaczcie, to co się jeszcze u mnie na pewno zmienia w tym miesiącu, to jest tutaj kwota na paliwo. Ponieważ, tak jak już Wam mówiłam, zaczęłam dojeżdżać do pracy rowerem, w związku z czym też dostaję od mojego pracodawcy dodatkową um, taką, taki bonus dodatkowy z racji tego, że dojeżdżam właśnie rowerem, a nie samochodem, w związku z czym jestem w stanie obniżyć też te wydatki na paliwo. I to, co na pewno jeszcze zrobię, to to, że razem z moją wypłatą dostanę taki bonus, o którym Wam właśnie teraz powiedziałam, i ja ten mój bonus od przyszłego miesiąca będę też tutaj rozdzielała, dlatego że chcę sobie te pieniądze przeznaczyć na jakiś cel, bo będzie to dla mnie taka dodatkowa mody modyfikacja <grym> motywacja żeby faktycznie y, jak najwięcej tym rowerem jeździć. To też jest tak, że ja nie muszę codziennie tym rowerem jeździć i jeżeli raz na jakiś czas ja wezmę to auto, to oczywiście nic się nie stanie, nikt mi tego y, dodatku nie zabierze, no ale wiadomo, im więcej będę jeździła rowerem, tym większa szansa, że faktycznie ta kwota na paliwo naprawdę będzie zmniejszona. Więc tak jak widzicie, zmniejszyłam kwotę na paliwo, na razie nie ruszam jeszcze z pożywki. Zobaczę, jak to będzie wyglądało w tym miesiącu, to, co jeszcze zrobiłam, to tutaj mam oszczędności, poczekajcie, ja wam troszeczkę może przybliżę. O, dobra, teraz chyba będzie to lepiej widać. Zobaczcie. Oszczędności krótkoterminowe, ja zwiększyłam tą kwotę o 30 euro, dlatego że to są pieniądze, które ja będę musiała no, w niedalekiej przyszłości częściowo wydać, a że ja z tych pieniędzy kupuję także mm, opał, opał, olej mazutowy, ym, olej mazutowy, olej napędowy, mazut. Ale jeszcze ja się dzisiaj mylę, słuchajcie. <laughs> nie lubię tak gadać do, e, do telefonu. Ja wolę, jak mi widać, jak widać tutaj moje twarz. No ale dobra, słuchajcie, no tutaj nie chodzi o moje twarz, tylko o te moje tabelki. I tutaj sobie zwiększyłam tą kwotę, dlatego że no, no niestety media, e, opłaty za te wszystkie media rosną. E, słyszałam też, że możemy spodziewać się dosyć dużej podwyżki, jeżeli chodzi o ubezpieczenie. Ubezpieczenie domu, a właśnie te pieniądze to są kwoty, to jest z którego ja później właśnie e, biorę pieniądze, żeby zapłacić za ubezpieczenie na życie, za ubezpieczenie na dom. Ubezpieczenie samochodu mam wliczone e, tutaj, więc ja je płacę co miesiąc. Natomiast z tego to są właśnie takie wydatki, które będę miała w bieżącym roku kalendarzowym, i ja sobie te wydatki dzielę na 12 miesięcy, dodaję taką swoją górkę dla pewności. I co miesiąc po prostu absolutnie tą kwotę przelewam zawsze na konto. W tym miesiącu, słuchajcie, mam jeszcze tutaj pustą tą rubrykę, wydatki zmienne, ale to się też zmieni, i za chwilę w tej rubryce pojawi się nowa rzecz. Ok, zobaczcie, doszła mi nowa pozycja podatek za auto, który ja też w Belgii muszę płacić co roku. I właśnie, żeby nie bać się takich, takich, wydatków, które pojawiają się raz na jakiś czas, ale z reguły są to dosyć duże wydatnie. No w tym momencie jest to 262 euro za cały rok. No nie jest to kwota zabójcza, no ale nie jest to też kwota mała. Gdyby tu jeszcze pojawiły mi się jakieś inne dodatkowe rzeczy, na przykład ubezpieczenie za domu, ubezpieczenie na życie, no to ta kwota robi się naprawdę dosyć duża. Więc, żeby być przygotowanym na takie rzeczy, trzeba sobie stworzyć taki swój fundusz, w którym właśnie te wszystkie wydatki, e, które absolutnie możemy przewidzieć i które absolutnie będą u nas co roku, do tego funduszu wrzucić, podzielić na liczbę miesięcy, w, którym, e, w których chcemy tą kwotę zebrać i po prostu co miesiąc tą kwotę przelewać. Także zobaczcie, tutaj. Przeleję 380 euro na to konto, właśnie oszczędzanie krótkoterminowe, i później z tego konta, zobaczcie. Wezmę właśnie, ale tu na Was graliłam, dobra. O. I właśnie z tego konta wezmę dzisiaj, e, dzisiaj chyba nie będę robiła, nie, dzisiaj nie, ale e, w przyszłym tygodniu myślę, że siądę i zrobię właśnie te wszystkie opłaty. E, I z tego właśnie konta, Przeleję sobie 262 zł na to, żeby właśnie zapłacić ten podatek. I na ten moment, w kwietniu, to jest taki jedyny nieprzewidziany, ale nieprzewidziany, przewidziany, ale taki niezaplanowany wydatek. No niezaplanowany, Słuchajcie, No to właśnie ciężko jest mi powiedzieć, jak, jak te wydatki nazwać. Dlatego, że ja ten podatek zaplanowałam, ja wiedziałam, że on będzie. On czasami przychodzi w marcu, czasami przychodzi w kwietniu. W tym roku przyszedł dosyć późno, właśnie przyszedł mi w marcu, mogę go zapłacić. Do końca kwietnia, natomiast do końca maja mogę go zapłacić. Ale, ale zrobię to jak najszybciej, żeby mieć z głowy. I zobaczcie, to są wydatki które miałam już w marcu, to jest wydatek, który mam w kwietniu. Jeżeli sobie sumujecie, ok, tutaj nie musimy brać pod uwagę e, roweru, prawda? Ale jeżeli sobie sumujemy tą kwotę, tą kwotę, tą kwotę i tą kwotę, zobaczcie, to są naprawdę potężne pieniądze, e, które w naszym budżecie muszą się znaleźć, bo to są rzeczy, które absolutnie Muszę zrobić. No, muszę kupić opał, muszę zapłacić ubezpieczenie, muszę zapłacić podatek, musiałam naprawić komin, więc te pieniądze my absolutnie musimy przewidzieć w naszym, w naszym funduszu, w naszym budżecie. Yy, ja ten mój budżet, słuchajcie, ten, to moje konto nazywałam Konto Oszczędnościowe Krótkoterminowe. I ono nazywa się właśnie tak, dlatego że. Ja te pieniądze po prostu w krótkim terminie, generalnie w ciągu roku, będę musiała z tego konta wydać. Ale zobaczcie, dzięki temu, że ja te pieniądze tutaj co miesiąc sumiennie oszczędzam, to ja się nie boję takich wydatków, które, które tutaj właśnie pojawiają się w tej tabelce. I zobaczcie, w styczniu w tej tabelce miałam pralkę, która kosztowała 550 euro. W lutym nie miałam tutaj nic, i popatrzcie, marzec. Zobaczcie na te kwoty. Kwiecień, zobaczcie na te kwoty. To jest tak naprawdę jedyny zaplanowany taki wydatek na ten miesiąc, czyli ten podatek, bo ja wiedziałam, że on będzie. Natomiast, no, mam nadzieję, że tutaj nie pojawi się nic więcej, ale wiecie, moje plany moimi planami, a życie życiem, więc tutaj może, mam nadzieję, że nie, ale tutaj też może coś wskoczyć. Więc ja, wiedząc, że takie rzeczy się po prostu zdarzają, co miesiąc zobaczcie. Ta kwota po prostu musi pójść na konto oszczędnościowe. Teraz zobaczcie, to, co tutaj widzicie, e, to jest kwota, która zawsze idzie na konto, to znaczy na konto, w tej chwili idzie do koperty, i ta kwota, popatrzcie, zaznaczę sobie tutaj taką kropeczką, ta kwota. I ta kwota to są pieniądze ekstra. Czyli ja najpierw muszę zmieścić się w tym wszystkim, musi, musi mi wystarczyć na zakupy spożywcze, musi mi wystarczyć na paliwo, musi mi się wszystko zgadzać, jeżeli chodzi o kategorię dom, muszę odłożyć tą kwotę. Mam swoją stałą kwotę, którą odkładam na konto oszczędnościowe, długoterminowe, to konto na. E, budowanie poduszki finansowej, które ja już zbudowałam, i w tej chwili oszczędzamy tam pieniądze na inwestycje. E, I te pieniądze w pierwszej kolejności idą na konto. I jeżeli zamykam cały miesiąc i zgadza mi się wszystko w moim budżecie, czyli te wszystkie kwoty są takie, jakie powinny być, to wtedy to idzie do koperty, a to przelewam na, na konto. Czyli te dwie kwoty, razem jest to 500 euro, wychodzą z mojego konta zawsze jako ostatnie, dlatego że to są tak naprawdę nasze zachcianki. I jeżeli chcemy spełnić swoje zachcianki, to najpierw musimy e, zapłacić wszystkie nasze bieżące rzeczy, które są po prostu na pierwszym miejscu, są najwyżej w naszej hierarchii, a dopiero wtedy mogę myśleć oczywiście o swoich zachciankach. Ale też jest to dla nas łacie taka motywacja, żeby tu oszczędzić, żeby tu szukać oszczędności, żeby w ogóle w całym tym budżecie szukać oszczędności po to, żeby na koniec miesiąca można było sobie tą kwotę przelać na konto. Dlatego, że jeżeli ja nie jestem w stanie oszczędzić 380 euro na moje oszczędzanie krótkoterminowe, żeby później płacić te wszystkie rzeczy, no to nie mogę po prostu wypłacać sobie kieszonkowego, bo ja z tego kieszonkowego, ja, sobie, ja, ja, ja to kieszonkowe sobie wydam na co będę chciała, e, ale ja później będę musiała zapłacić to. Jeżeli ja nie oszczędzę najpierw na podstawowe rzeczy, no to nie mogę ja ubraniami, czy nową torebką, czy nowymi butami nie zapłacę podatku. Słuchajcie, więc to jest taka moja hierarchia. Jeżeli chodzi o robienie przelewów, czyli te dwa przelewy, to akurat stówka idzie do koperty, bo bierzemy to zawsze ze sobą na wakacje do wydawania na miejscu. Natomiast 400 euro kieszonkowe to jest ostatni przelew, który wchodzi z mojego konta i on wychodzi absolutnie na koniec miesiąca. Podczas gdy te dwie rzeczy lecą na konto od razu, jak tylko przychodzą wypłaty. To jest taka moja hierarchia, która pozwala mi. E, zapewnić takie, takie bezpieczeństwo finansowe, jeżeli właśnie pojawiają się takie sytuacje, a jeżeli, popatrzcie, one, one zdarzają się praktycznie co miesiąc i czasami są to rzeczy, które właśnie mogę przewidzieć, tak jak tutaj e, ubezpieczenie na życie czy e, zakup e, mazutu i tutaj podatek, ja sobie to przewidziałam, no, ale tej kwoty 630 euro, ja już jej nie przewidziałam, nie przewidziałam też tego, że mi się popsuje w styczniu pralka, więc zobaczcie, no te kwoty są naprawdę duże i w w dobrym budżecie chodzi o to, żeby właśnie to wszystko starać się jak najlepiej e, przewidzieć, jak najlepiej zaplanować, ale też w dobrym budżecie, zobaczcie, są też pieniądze właśnie na przyjemności. I o to, o to w tym wszystkim chodzi, żeby zachować ten balans, żeby zachować tę równowagę, bo nie, nie chodzi tylko o to, żeby oszczędzać po prostu i, wiecie, i tutaj gromadzić te pieniądze, gromadzić, gromadzić, gromadzić. A nic z tego nie mieć, dlatego że prędzej czy później no, e, dochodzi do sytuacji, kiedy po prostu stwierdzamy, że po co nam ten budżet, po co nam to oszczędzać, oszczędzanie, kiedy my nie możemy korzystać z życia, więc u nas... Taką, taką, taką bramą do tego, żeby właśnie cieszyć się życiem, jest też ten fundusz, prawda? Gdzie mamy swoje kieszonkowe, gdzie mamy pieniądze na wakacje, generalnie na wyjazdy takie wakacyjne odkładamy jeszcze oddzielnie. Tutaj tego nie ma. Ja mówiłam to przy budżecie marcowym, że mój mąż ma też swoją taką dodatkową działalność i z tej działalności ja jej tutaj kompletnie nie uwzględniam, dlatego że to jest zupełnie inna historia, ale właśnie z tej działalności możemy sobie też pozwolić właśnie na takie rzeczy, jak. Wyjazdy wakacyjne, czy też na przykład właśnie z ekstra dochodów, które mieliśmy w tamtym miesiącu. W tym miesiącu nie zanosi się na żaden ekstra dochód, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, yy, kolejny film będzie poświęcony. Mm, Audytowi, czyli ja będę w połowie miesiąca robiła audyt mojego budżetu i oczywiście na koniec miesiąca zrobię podsumowanie budżetu. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, na ile się tutaj te moje tabelki zmienią. Mam nadzieję, że ta się nie zmieni wcale, a za to tutaj przybędzie nam, taką, przybędzie nam taka ładna kwota pozostała, którą będę mogła sobie wydać na jakieś ekstra rzeczy. To dzisiaj na dzisiaj byłoby tyle. Dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, gdybyście mieli jakieś pytanie, jeżeli coś jest dla Was niejasne, to e, piszcie proszę pod e, komentarze, pod, pod filmem ewentualnie. E, piszcie do mnie na, e, na moją skrzynkę na Instagramie albo skrzynkę mailową. I na ile będę w stanie, na tyle Wam e, pomogę. Ok, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!